Okej, okay, lecimy z kolejnym odcinkiem z Outlasta 2. O tak, jaka to jest, no piękna gra, co nie? O kurde, no zrobiłem sobie tydzień przerwy, bo naprawdę podsumowałem tego jednego dnia przerwy po tym, co się ostatnio działo. Ale teraz już wracam do moich jakże cudownych przyjaciół, kolegów, którzy chcą mnie zabić, do jakże pięknej Marty, która też chce mnie zabić. I wracam do mojej najlepszej przyjaciółki Desiki, która z kolei chce mnie wykończyć psychicznie. Desika, mam nadzieję, że w tym odcinku się nie spotkamy. Okej, okay, lecimy dalej. Jesteśmy tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Dzisiaj być może wam nagram dłuższy odcinek, mam przynajmniej taką nadzieję i też mam nadzieję, że dzisiaj to zrobimy. I również mam nadzieję, że dzisiaj nie trafi do tej przeklętej szkoły, której tak nienawidzę. To słowo daję. Szkoła w tej grze jest tak samo zła, jak w prawdziwym życiu, a nawet i gorsza. Bo przynajmniej w prawdziwym życiu mnie... Okej, dzień dobry! Kurwa! Już tutaj mnie na stabiatku ją widzę, pięknie! Teraz jak stąd zejść? No idziemy chyba na dół, nie? Kurde, już muszę na stabie przed nim uciekać. Dobra, idziemy tutaj. I dobrze by było właśnie... Dosyć ważna informacja, te drzwi mogę zamykać na klucz. Właśnie, w taki sposób mogę przed nim uciekać, to jest dosyć istotne. Kurde, już tu jest? Serio? Jest tutaj, kurde, skubany! Idziemy stąd! Szybko! Ja cię! Jest taka akcja na wstępie. Ale naprawdę, wolę przed nimi uciekać! Nie zmęczyć się z tamtymi... Znaczy, nie zmęczyć się z dziką, która jest... przerażająca. Dobra, muszę się wyleczyć. Teraz mam nadzieję, że trafię na jakiś bandaż po drodze w końcu. A teraz by się przydały te bandaże w sumie. Ostatnio ich widziałem sporo, no, ale nie mogę ich wziąć, bo miałem dość bandaży. Dobra, co się tu dzieje? Znowu jakieś martwe ciało. Oczywiście. Chyba kobieta. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Zobaczmy to. O ja się. I couldn't have... O to chodzi z Narcią po fakcie. Co to jest Lynn? Zaraz to jest Lynn, tak? Nie no chyba nie, to nie jest Lynn. Blackowi znowu się coś... jebie we łbie. Chyba mu się wydaje, że to jest Lynn właśnie. No ale to nie jest Lynn Blake chyba. Chyba jest co ona żyje. Dobra, idziemy dalej. Jakby to była Lynn, to raczej by się skończyła chyba gra, nie? Ale gdzie mam coś dalej? No znowu cię kurde zgubię, no come on, dobra, tutaj mam coś zrobić, okej. Okay. Dobra, to może wyłącz. Tak swoją drogą, słuchajcie, oglądam teraz Steve Volta, ten dodatek z Rose, ten Shadow of Rose. I szczerze, muszę powiedzieć, że być może, i to jeszcze nie jest pewne, ale być może ja się myliłem, ponieważ jeśli mamy cel, ta gra wcale nie jest taka zła, naprawdę. Obejrzałem sobie dwa odcinki u Steve Volta i na chwilę obecną jest dobrze i Rose również nie jest irytowana, nie zrobili z niej na sensie, sami na chwilę obecną, nie zrobili z niej durnej, zjebanej Alice teraz to was dwa, nie zrobili z niej durnej kupcycy, ona się tam faktycznie zachowuje jak normalna dziewczyna, więc kto wie. Może jednak będę się mylił, no jeśli o co wiecie, oni tego nie zepsują później, ale na chwilę obecną jest dobrze. Więc na chwilę obecną mogę stwierdzić, że się myliłem, ale no to jeszcze oczywiście nie jest ostateczna informacja, ostateczna pewność, ponieważ no może być tak, że oni to zepsują później. No ale na razie póki co jest dobrze, jeśli chodzi o ten dodatek. Coś tam znowu się... Kurde, jakieś chyba stosy dzieci. No, żeby tylko to sam znowu Blake nie widział dzieci, bo tego nie zniosa. Jak znowu będę miał do czynienia z dzieci tak szybko. Desika, daj mi spokój przynajmniej w tym odcinku, co? Nie no, tak właściwie to mogłaby mi dać spokój na zawsze, tak w sumie. Ona mnie przeraża. Ona jest przerażająca. Zaraz mi ktoś powie, ale tego ty się boisz, to jest mała dziewczyka. Ludzie! Właśnie, moje dziewczynki są najbardziej creepy w horrorach, tak samo jak dla mnie. Zobaczmy to. Bóg wie, co zrobiłam. I każe mi na to patrzeć, gdy jestem słaba i zlękniona. Nie moja wina, że w dzudach nie potrafił pływać i że poczuł wobec mnie taką mrzonkę. Uratowałabym go, gdybym miała tyle sił. Nie wątpię w Ciebie, Boże, ale proszę ostać mi cierpień płynących z tych snów, nawet kiedy nie śmiej, nie zniosę już patrzenie na to, jak się topi. O jacie. To my mamy podobne skizy z dzieciką właśnie. Ta kobieta przychodziła, coś podobnego co do Blake teraz przychodzi.
Przyjmij moją śmierć jako pokutę, ponieważ jestem w ciąży z papą i dokuczają mi bóle tak silne jak nigdy dotąd. Dziecko w moim łonie musi być tym arcydiabłem, który przyprawia mnie o koszmary i bóle. Jestem cała twoja... Ja cię ona zgwałcił, to ja ten knot ją zgwałcił, ta kobieta, która to napisała. I tak swoją drogą, ona tak pisała o tym, że miała koszmary związane z... jakimś dudachem, który utonął. Oto my mamy bardzo podobne skizy z Leciką właśnie. Wiecie co? Mi się chyba wydaje skąd... znaczy, co jest powodem tego, że Blake teraz ma te skizy z Leciką? To niekoniecznie musi być tylko jego trauma, ale... te miejsce ma jakiś wpływ na to, że... my przezywamy traumy, które nas dotyczą. Blake ma te nieprzyjemne doświadczenia z Leciką i dlatego teraz przezywa to, bo te miejsce... jakoś do tego doprowadza, faktycznie. Ona też tutaj miała jakieś swoje traumy, które przezwała. Podobnie jest teraz z Blake'iem. To by miało sens. No, tylko zaraz się znowu... zaraz sam Jessica nie pokazała. Okej, okay, no tak samo nie powinien tej baterii wyzywać, bo jest dość jasno. Okej, okay, jest kolejna bateria, to dobrze. Zbieramy baterie, kolekcjonujemy. Jestem kolekcjonerem baterii. Dobra, tu jeszcze nie pójdę, sprawdźmy inne pomieszczenia. Zobaczmy tylko czasem tutaj kogoś nie spotkał. Chociaż taka co się mówiłem, wolę już naprawdę tych ludzi niż Zacika. Zacika, która mnie przyprawia od resztę. A tam chyba było jeszcze jakieś przejście na górę. Dobra, to po kolei. To pozwiedzajmy. Aha, to nie wsajda, okej. Okay. No zaraz się teraz będzie trzeba wymienić bateria. Ja sobie jak ktoś ustawiłem teraz godzinę, o której nie wiem, co będę kończył odcinek. Na zegarku sobie ustawiłem. No i jakbyście... no słyszeli ten... słyszeli taki dzwonek, który mam w telefonie, gdy... znaczy, gdybyście słyszeli dzwonek. Wiadomo jaki. No to sorry za to. Okej. Okay. Ale ty skąd się tu wziąłeś? Zamyka te drzwi! Jestem na klucz zamki! Kurde, na górę musiałem iść. Ojej, kurde! Znowu trzeba przed nimi uciekać. Ale tak jak się mówiłem, wolę naprawdę się męczyć z nimi, niż tą przeklętą deską, która jest przerażająca. Dobra, i teraz chyba, no chyba teraz będę zaskoczony, tak mi się wydaje. Ajajaj. Ale ja jestem, kurde, ścigany, to jest nie koniec. O kurwa! No siema! Kurde, jak mam przed nimi spieprzyć teraz? Ej, no bez ja nie wiem, gdzieś... nie mam... kurde, znowu nie wiem, gdzie iść. No, to tutaj się mogę męczyć. To nie jest straszne, ale może być trudne do przejścia. Kurde. No muszę chyba iść na górę, no! Tak, no muszę iść na górę. Co wy gadacie, ludzie? Was już całkiem powaliło. Dobra, przynajmniej teraz nie jestem ranny. O! No skac! Blake, skac! Kurde, gdzie teraz? Gdzie teraz mam iść? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba tędy. Przepraszam, ale muszę to ogarnąć, bo naprawdę nie wiem, gdzie mam iść! Jasne, no to mnie otoczyli, skubańcy. Dobra, czekajcie, tutaj będę failował naprawdę, bo... ja kurde, działam teraz pod wpływem w presji, ja nie wiem, który to mam iść, jak mam przed nimi uciec, to jest najgorsze. Nie jest to straszne, ale będzie to trudne do przejścia. Nie ma mnie tutaj, dajcie mi spokój, ludzie, co ja wam takiego zrobiłem, jest tak bardzo... chcecie mnie zabić. Nie wiem, mi się chyba wydaje, że jednak trzeba iść w lewo. No muszę poobcalić teraz te ścieżki. Idziemy tędy. Okej, okay, dalej nie wiem, tędy być może idziemy? Kurde, oni tutaj mogą... przejść! Już raz w taki sposób daliście
radę dostać pode mną. Ale chyba faktycznie mam iść tędy. Chyba idę w drugą stronę. Tylko kurde czuję, jak jeden z nich jest za mną. I to jest najgorsze. Wow! Kurde, będą chcieli mnie w taki sposób dorwać jeszcze. Muszę uważać. Już będę miał spokój? Chyba nie. Chyba jeszcze nie będę miał spokoju. Gdzie teraz? Kurde, może on tutaj skoczyć. Okej, mam skoczyć tutaj chyba. Dalej idziemy. Okej, dalej mam to rozwalić. Szybko, Blake, szybko! Bo już tu idą! Okej, mam się skradać znowu tutaj pod tym. Kurde, jaka akcja, podoba mi się to. Podoba mi się to. Podoba mi się ten strasik, który tutaj jest. Dobra, i dalej to nie wiem, no. Kurde, gdzie mam dalej iść? Gdzie mam dalej iść, ludzie? Tutaj, okej, tutaj mam iść. Dobra, teraz tutaj z kolei. Okej, chyba tutaj już się do mnie nie dostaną na szczęście. Dobra, udało mi się to zrobić. Udało mi się ich zgubić. Jacie, ale fajna akcja. Strasznie mi się teraz podobała ta akcja, która teraz była tutaj. Mega dobre emocje. I to mi się kurde podoba. I to jest gra. To jest kurde gra. To jest akcja. A nie jakieś zjebane napisy, to jest Corrors. To ja kurwa rozumiem. Zajebiste. Nie no, naprawdę strasznie mi się teraz ta akcja spodobała. Kurde, naprawdę, muszę tak... Muszę to sobie powiedzieć, że poza tym, ja czasami błądzę w tym Outlaście i nie jestem w stanie się odnaleźć, to gra jest zajebista. Jest ten klimat horrorowy, fabuła też trzyma poziom i naprawdę... No podoba mi się ta gra, no. Jest fajna, naprawdę, jest fajna. Okej, ale gdzie by tu iść dalej? No, chyba tam muszę iść, ale jest to sprawa to pomieszczenie. Gdzie może coś tu będzie. No niestety nic nie ma. Ale naprawdę wolę, gdy nic nie ma, nic gdyby miała mi się tutaj pojawić. Widać go. Oho! Co to oni? Chyba mnie znowu będą ścigać. No bo to tylko to światło. No to światło to jest... Już raz sprawiło, że się pojawiłem w szkole, więc nie powinienem się właściwie wiedzieć z tego, że tu jest jakiekolwiek światło tego typu. Oho, kolejne nagranie. Kurde. Przestałem się patrzeć. Okej, tutaj. To mam nagrać chyba. No. Jeszcze raz. Okej, chyba to mam nagrać. Nie podoba mi się ta tablica. Wspomina mi tą tablicę, którą widziałem w szkole. Mam nadzieję, że się nagle w szkole nie pojawię znowu. Ja coś zrobiłem? Co to nagrałem? Nie. Miałeś mnie kochać, to co napisała deczka? Ja nie chcę deczki. Ludzie, ja nie chcę deczki, okej? Okay? Możecie mi ten jeden. Możecie mi jednego dnia oszczędzić deczkę? Znaczy, możecie mi nie pokazywać deczki tego jednego dnia? Ja nie mam siły. Wiem, że sobie zrobię dzień psów, ale nie mam siły na deczkę, ludzie! Ona mnie ostatnio tak wykończyła, że naprawdę wolę bym zrobił. No ale nie, no to jest tak podobne tutaj, kurde. Naprawdę my się zaraz pojawimy w tej szkole. To mi bez kiedy wspomina to, co widzieliśmy w szkole. To tablica i to, co napisała właśnie deczka. Nawet to Blake powtórzył, więc kto wie, co za chwilę tutaj będzie. Blake mniej więcej powtórzył to, co ona napisała tam. Miałeś mnie kochać. Ona to samo napisała. O ja cię. Boję się. Teraz się naprawdę boję, że za chwilę wrócimy do tej szkoły. Tutaj jest spoko. Mogę jak najbardziej przed nimi uciekać. To nie jest straszne, ale... Ta szkoła... Nie przeraża. Jesteśmy znowu w jakimś domku i są jakieś dokumenty. Co my tu mamy? Projekt jakiś, patrzcie. Może będzie nawiązanie do Wall Ridera. Na przykład do kaplicy teraz. No. Plan lekcji. Cel. Dzieci nie powinny lękać się swojego obowiązku, lecz cieszyć się, albowiem stanowi on pewny wstęp do nieba. Weź się, idźcie kurwa lecieć, debile.
Zapamiętać, w niebie nie ma bólu, papa dał ci życie, więc należy do niego. Bóg dał ci życie, więc należy do niego. Możesz sam nie wiedzieć, że jesteś nieprzyjacielem. Twój strach jest narzędziem nieprzyjaciela. Bóg wie najlepiej. Zainteresować, poczytać, wieloryb ocalił Jonasa przed utopieniem, utonięciem. O, niebieski wieloryb, czyżby niebieski wieloryb właśnie? Jezus na pustyni z Satanem, Abraham zabił Izaka w swoim sercu. Ja tego nie rozumiem, ale to dlatego, bo nie jestem zbyt biegły, jeśli chodzi o religię. Projekt, narysować anioły, kto może być przyjacielem? Nie, to jest chore. Ja cię... Nie, takich tak naprawdę mam takie myśli, że religia nie powinna być nauczana w szkołach. Naprawdę, nie powinno być religii w szkołach. Tak uważam. Czasami. Zwłaszcza, gdy czytam takie notatki. Bo to jest chore, jak oni potrafią... wypróć mózg tym dzieciom i wmówić im jakieś bzdury. Chyba tędy mam teraz przejść. Raczej tak. No trochę się zraniłem, ale... nie było innego wyboru. Tutaj jest zapisywanie, więc idę w dobrą stronę. No właśnie, tylko teraz, kto wie, pewnie znowu będą mnie gonić, ale naprawdę, uzwolę ich niż tą przeklętą krybideśkę, która mnie kiedyś z równowagi psychicznej wyprowadzi. Mamusiu, pani Carson powiedziała, że nie mogę mówić, co mi zrobią, ale nie powiedziała, że nie mogę pisać, więc proszę, nie pozwól im nie zabić, kocham cię i kocham tatusia Juliana. Ja pierdolę, oni zabili tą Julianę. No żebyśmy tego jeszcze na tej głowie nie mieli Juliany! Już starcy mi naprawdę dośka! Juliany bym nie zniósł. O nie. Słyszę damski śpiew. A to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z jedną osobą. Okej. Kurde, to jest chyba ta Marta. Chyba tak. Okej, Marta jest okej. Wolę naprawdę Martę niż tą przeglądną deszkę. Tylko teraz pytanie, jak chcę tutaj dostać niby. Czy jak zna ten jakby stanąć? Nie. Coś muszę On mi mówi, tutaj powiedział, że mam znaleźć coś, za co mógłbym stanąć. Tylko właśnie teraz pytanie, co? Trzeba się rozejrzeć, nie? No ale to musi... A, to pewnie, prawda? Chyba o to chodzi. Mam nadzieję. To jest. No jeszcze tutaj... Dobra, myślałem, że tutaj jest bateria, ale nie. Tak, jest nasza Marta. Była na pewno ona. No co, rozumiem, że teraz się będą musieli przed nią skradać. No okej, no zobaczymy, jak mi pójdzie. Gdzie ty jesteś? Muszę uważnie naszukiwać. Ona jest tam. Mam nadzieję, że tylko przed nią teraz będę się musiał ukrywać. Że tutaj nie będzie kogoś jeszcze. Jaki mam w ogóle cel? Dotać do kaplicy. Żebym tylko wiedział, gdzie ona była. Wolałbym cel w stylu, jak się stąd wydostać, jak przejść dalej. Dobra, mikrofon musi być włączony. Rozejrzymy się tutaj oczywiście, zanim pójdziemy dalej. Tylko muszę naprawdę uważać na Martę. O kurde, chyba tu... Idzie tu? Ja cię... Idzie tutaj, Martunia! Martunia idzie, Martunia nadchodzi. Kryjcie się, bo Martunia idzie. A nie, ta Marta to jest okej, naprawdę. Marta mnie nie przeraża. Marta jest okej. No to od razu ujebię te pomieszczenia i po prostu pójdę dalej. Jak ktoś ominął, to mówi się trudno, nie? Jakby tutaj się miał dostać, tylko teraz to nie jak. Chyba zanim tam przejdę dalej, to będę musiał coś najpierw znaleźć. To teraz pytanie co? Gdzie ty jesteś? Marta, moja przyjaciółko, gdzie jesteś? Marta! Marta! Marta mówi!
Kojarzy mi się to z Martą mówi teraz, nie? Ja się. Teraz oglądałem w dzieciństwie. Ten pies, który gadał. Dla nikomatych. Się właśnie nazywała Marta. Dobra, jak mam się to dostać? Bo wydaje mi się, że mam się dostać na tą bramę, tylko teraz nie, jak tutaj wszystko jest pozamykane. No Sars, znowu będę musiał chyba u ciebie sprawdzić, jak przejść dalej. Kurde, znowu taki moment, gdy się gubię. Nie na nie muszę uważać. A co, no to, wiecie, ona nie, to jest okej, no ja się jej nie boję, jak coś. Ja się jej nie boję. Ona nie jest straszna. Kurde, ale jak tu się psać teraz, bo mi się wydaje, że ewidentnie muszę iść tutaj, tylko teraz nie jak. No jak ja mam to tutaj psać? Może pod? Albo coś tu... Tutaj jest krota w rama, to może pod mam sejść? Nie. Pod nie da rady. Dobra, bo ona nadchodzi. Ona tu idzie chyba. Skryje się być może. Kurde! Ej no. Moment teraz to nie jest, ale znowu będę musiał tutaj kurde kombinować. To mi się nie podoba. Gdzie ty jesteś? Wydaje mi się, że coś tutaj będę musiał znaleźć. Wolę, żeby ona gadała w sumie. To by mi ułatwiło sprawę. Coś śpiewała wcześniej, ale teraz nie śpiewa niestety. Mówię teraz niestety, bo ona to akurat sobie może śpiewać. Dopóki to nie zaciska, to jest okej. Okej, teraz śpiewa coś. Może wtedy mam przejść. I tam dalej kombinować, jak się dostać pod tą bramę, to może faktycznie odchodzić. Dobra, gdzie ty jesteś? Sam fakt, co jest, nie daje mi się zauważyć. Nie zadziwia. Dobra, spróbuję pozwiedzać tutaj te pomieszczenia, bo być może mam jakoś obkrążyć tą bramę. Gdzie ty jesteś? Jest zaraz bardzo blisko, co? Mogę tu wejść? No co widzę, że nie mogę, kurde. Gdzie ona jest? Jest bardzo blisko. No co widzę, tutaj chyba jest w środku. To jest zamknięte. Więc chyba bym musiał iść tędy. Gdzie ona jest? Wydaje mi się, że to chyba jest w środku. Tam jest! To jest to zamknięte! Dobra, ale chyba na razie nie zwraca na mnie uwagi, to jest plus akurat. No to jest w zasadzie pozamykane, ej, co tutaj wracam już? Ja już tutaj byłem. No bez jaj, to jak... co mam zrobić? Dalej? No to nic tutaj nie zrobię, tyle dobrze, że ona mnie nie goni na razie, nie? Ale to... kurde, znowu muszę skombinować, co tutaj znaleźć. Chyba mnie nie goni, no tam chodziła, kurde. Kurde, jestem w kropce, bo naprawdę nie wiem, czego mam szukać. Mogę się schować w tych beczkach, no ale to mi akurat nic nie da. Albo i da, może ma to mama się zrobić. No, zaraz była taka, że się musiałem schować, żeby pociągnąć fabułę do przodu. No to jest tylko bandas. To nic, co mogłoby mi się przydać na tą bramę. O jest, być może znowu muszę wejść w interakcję z czymś. Chcę w samolotu, nie pomyślałem. To jest w sumie myśl, faktycznie. Nie, no, przepraszam za to, że tak znowu błądzę, nie? Ale naprawdę, no, nie za bardzo rozumiem, co mam dalej robić. Dobra, mam nadzieję, że Marta mi nie przeszkodzi. Teraz. O, mimo, że z całego serca przepraszam, nie chciałem uradzić proroka, nie znoszę tych grzechów, ponieważ cię obraziłam. Boże, mój Boże, który jesteś dobrocią, zasługujesz na moją miłość, zasługuję na twoją karę i proszę o jeszcze za twoją sprawę i za sprawą łaski proroka Knota, nie będę już grzeszyć. Nie, to jest chore, naprawdę, ten gość tak te kobiety zmanipulował. Masakra. Sens to mam kogo zabić, bo akurat fanatyków religijnych bardzo nienawidzę, niezależnie od tego, z kim oni są konkretnie, to ich nienawidzę. Tego kto da naprawdę mam ochotę zajebać. Dobra, bramo, wydaje mi się, że chyba muszę tam przejść, tylko co mam zrobić? W jakąś interakcję. Z czymś wejść, tylko pytanie teraz z czym? Z beckami? No nie, tylko się mogę schować tutaj. Pod bramą nie przejdę.
Ale to jest bateria, no ale bateria to fajnie, że jest bateria, ale bateria mi nie pomoże się dostać dalej. A może tutaj? Nie, z tym też nic nie zrobię. Okej, okay, zdecydowanie potrzebuję pomocy. Dlaczego mi Blake znowu nie podpowiesz, co mam zrobić? Zacznij mi powiedzieć, a teraz tego nie zrobisz. Dlaczego, Blake? Dlaczego mi nie podpowiesz? Tutaj jest tylko pozamykane. Dobra, ludzie, przepraszam, że to znowu robię, ale... Inaczej tego nie ogarnę. Więc bardzo przepraszam, ale niestety muszę znowu się udać parę do Sarza. Prawda, przepraszam, tak postępuję, no ale sami widzicie, że no próbuję tutaj szukać na własną rękę tych rzeczy, no ale... No to naprawdę nie wiem co zrobić, a naprawdę nie chcę was męczyć 20-minutowym skaniem czegoś, tak zrobiłem w spadku tego kościoła, pamiętacie? Za długo tam pomodziłem i... Sporo nam to co zajęło, teraz chciałbym, żeby to sobie posło, ale zobaczcie, mnie to pójdzie, gdy sprawdzę u Sarza, jak on to przeszedł. Co on zrobi konkretnie. Nic naprawdę, żebym miał to ciągle sam szukać. Bo sami widzicie, no spróbowałem coś znaleźć, ale mi nie wyszło. No wydaje mi się, że z czymś interakcji muszę wejść, ale nie wiem dokładnie czym. Z czym interakcji muszę wejść tutaj znowu. Żeby... No wydaje mi się, że muszę przejść przez tą bramę. To jest dla mnie takie najbardziej logiczne rozwiązanie, no ale nie wiem, być może chodzi o coś jeszcze innego. Zaraz zobaczymy. Tego ja muszę teraz znaleźć ten moment u Sarza. Więc przepraszam bardzo za to. Okej, coś było w tej... Takiej jednej z numer ZBZ sobie coś było, ale chyba to była bateria znowu. No, w sumie tam bym mógł to zwrócić pana baterię. A jednak swoją drogą, teraz ma 120 odcinków tej gry nagrane. Aha! Dobra, tam jest też jakiś wózek, którego mogę użyć, dobra! Mogę to pomyśleć, co my, ale jak tego wózka nie było, to myślałem, że... Tu jestem, Heliodora, jestem głupi, nie, jest po prostu... Ja pierdolę, jestem totalnie głupi. Znowu jest samego pana na jaw. Kurde, czekajcie chwilę. Muszę teraz. Chciałbym znaleźć ten. Tą stopę. Ponieważ tam była bateria. Stopę, no taką. Tak, no taką miejscówkę, no kurde. Dobra, muszę teraz uważać na Martę. Gdzie to było? No gdzieś to kurde było. Dobra, chuj, jebać to. Bo teraz mnie pewnie będzie gonić, tak? Tak mi się wydaje, że będzie mnie gonić. Około zapisywanie! Dobra, on mnie teraz będzie gonić. To muszę na nie uważać strasznie. I nadszukiwać, co kot idzie. Pewnie mnie raz zabije. Dobra, teraz jak tutaj wróci, to będzie tutaj dalej. Skubana jedna. Dlaczego nie mogę mieć mikrofonu odpalonego w tej chwili? Gdzie ty jesteś? Ale fajna muzyka sobie gra. Teraz z nią. Dobrą sprawą jesteśmy... Kurde, co ją za swoimi plecami, no! Wchodź! Idziemy!
Dobra, udało się. Papa Marta! Zgubiliśmy ją. Jacie. Ale patrzcie, udało mi się to wstać bez śmierci. No a Marta nie jest taka cwana Chris Walker. Chris Walker nie wie co ja to zabił. A to ja ani razu. Nie, coś się tobie nie udało. Oho. Chyba coś... Coś słyszałem. Dobra, już wiem, że w takiej sytuacji mógł sobie właśnie tego łódzka używać. On tam będzie zawsze. Już mam na łódzkę na coś. Okej, będzie tu coś? Jest bateria, dobrze. Zbieramy tę baterię na zapas, to mi się podoba. Nie ma tych baterii teraz. Trzy. W sumie nie tak wiele, jak myślałem, że mam. No ale nie jest źle. Może nie zbieram tych baterii aż tyle jak Sard, ale utrzymuję w miarę okej poziom, jeśli chodzi o baterię. Utrzymuję taki poziom, który pozwala na to, żeby mi te baterie starczyły. Dobra, idziemy dalej. Marta chyba sobie na razie dała spokój. No ale pewnie jeszcze się z nią spotkam. Ale by spotkam się z nią szybciej niż myślałem. Zapisywanie znowu, może coś się znowu pojawi. Albo pojawi się coś jeszcze gorszego, na przykład dyczka. Słyszę bardzo niepokojące demoniczne głosy. I te po... To jest powłysone dziecko chyba. Ja czuję dyczkę. Ja czuję dyczkę. I bardzo mi się ten zapach nie podoba. Nie, no tylko nie dyczka. Błagam, tylko nie dyczka, do cholery jasnej. Już naprawdę wolę tamtych ludzi, którzy chcą mnie zajebać. Oni przynajmniej mnie nie straszą. Znaczy, no dobra, straszą z perspektywy Blacka, straszą, ale dla mnie nie są straszni. Są dokumenty. I są groby, i są krzyże, jak pięknie. Jest ich tam muzyka taka creepy religijna, ale podoba mi się to. Te kości Kaina grzechem naznaczone spoczywają w ziemi chwilowo uspione. Nieprzyjaciel cali się w łonie nieznanym, panie niech będę twym kijem kościanym. Dług zaciągnięty grzechem mych narodzin spłać, co za podła ziemia piekło nie będzie stać. Serce twe czujne i ręka, zabij diabła niech przed panem klęka. Oj synowie, w tej widzę takie straszne, nie wiem, się nazywa chyba to można określić mianem rymowanek. Rymowanki nie, to są wiersa właściwie. Mamy tutaj strasznie sporo razy do czynienia z jakimiś wiersami. Religijnymi oczywiście, popierdolonymi wiersami. Dobra, dalej mam iść tam. No tutaj nie przejdę. No byle tylko z daleka od desiki. Ale ten kościół nie napawa mnie optymizmem. Chapel is supposed to be sanctuary. Dobra, to jest ta kaplica, okej, to nie jest kościół. Nie, bo kaplica w sumie, no to jest prawie jak kościół. Okej, wchodzimy. Zobaczymy, co mnie tu czeka. Pewnie mnie czekają kolejni tubylcy. Tak chyba ich można nazywać tubylcy. Bo ktoś tam jest. Kim ty jesteś? Mary? Jaka Mary? Ja nie jestem Mary. Knof też nie jestem na sensie. My name's Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Co oni ci zrobili? With Mary. He'll hurt her and I'll talk. Ja to jest twoja dziewczyna, rozumiem. You kill me. He won't have reason to hurt her. Please. No nie chcę cię zabijać. Co mam dalej zrobić? No to nie przejdę. Co mam go zabić? Ale jak mam to zrobić? No tutaj te świece chore. Schowaj się! O, dobra, miałem się schować. No znowu taki moment fabularny, kiedy się miałem schować. Jak w tym mój cebrowy. O, ja cię jest! Teraz nie powinienem wychodzić, gdzie on tu jest, nie? Ja nie mam z nim sens! No, ale to jest bardziej widoczne. Ty pojebie, kurwa, ty śmieciu!
Jest naprawdę jebnięty. O, ty! Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Bo mnie tutaj czasem nie zauważyli. Ja nie mam z nimi szans. Jesteś chory, kurwa, chłopie! Jesteś bardziej jebnięty od Josefa Sida! Patrzcie, on się do niego zwraca jak do facta. Do niej się zwraca jak do facta. Coraz bardziej potwierdza się to, co ja mówiłem, że Val była facetem, ale zmieniła płeć. Właściwie to już jest potwierdzone. Tak, ale ta kobieta, którą spotkaliśmy, to jest Val właśnie. No chyba to była jakaś dziewczyna pod jego przewodnictwem, ale nie, raczej nie. Raz to była sama Val. Nie, ci torturują ją. On właśnie nazywał Val zdrajcynią. Że go zdradziła. I tutaj najprawdopodobniej chodzi o to, że ona zmienia płeć. To mu się oczywiście nie podoba, bo on jest fanatykiem religijnym, tak? To on potępia homoseksualizm. On potępia również ludzi, którzy zmieniają płeć, bo się nie czują płcią, którą się urodzili. Jest fanatyk religijny, więc on jak najbardziej takie rzeczy potępia. On nie rozumie takich rzeczy. Tak najbardziej ma sens, że nazywa Val zdrajcynią. Ja się szkoda mi go. Jest to akurat taka osoba, która nic nie zrobiła. Jaka kopalnia. Tam jest Len. Czy co, faktycznie jest w ciąży, ale on najwyraźniej nie chce dopuścić do tego, żeby ona urodziła dziecko. Jacie, i ty kurwa siebie nazywasz sługą Boga, tak? Mamy kurwa bez kitu, Josefa Sida 2.0 tyle za grubej wersji! A, i tak ją zabił, tak? I tak ją zabił! Ty kurwa śmieciu! Josef Sida 2.0, dosłownie, tyle za gruby! Ale będą kurwa... A co to jest, no, tknął, gdybyśmy byli Far Cry, to bym się teraz zajebał. Jak Josefa Sida? No nie wiem. Będziemy musieli znaleźć te kopalnie. Jakoś. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. No to jest fanatyk religijny, no Blake, no kurde, masz tutaj do czynienia z chorym fanatykiem religijnym, który się nie cofnie przed niczym. No to tak, no, bo jednak to znaleźć wcale nie dziwię, ale ona zamieniła płeć, no kurwa. Bycie facetem to jest katorga. I memka! I tutaj mamy idealny przykład tego. Jak to bycie facetem jest memką. Chociaż no tutaj faktycznie, no to jest no, przykład tego, co to również cierpią, ale ja to stwierdziłem, że facetem mają gorzej i zdanie nie zmieniam. Ja to, ja na własnych doświadczeniach wskazywam to, jak facetem mają przejebane w życiu. Chociaż wcale Val nie dziwię, że zdecydowała się na taki krok właśnie. Ja ją uznaję za kobietę, akurat ja to uznaję, wiecie. Ja swoje oczywiście gadam na temat tych osób, ale to ja gadam na temat tych osób, które chodzą na te chore marce LGBT. A tak ogólnie do tych osób nic nie mam. Tak długo, dopóki chodzą na te chore marce, dopóki się nie afsują tym, że o, ja jestem kobietą, ja jestem kobietą, tak, ja jestem kobietą, ja zmieniam płeć, dopóki się oni się tym nie afsują, to ja nie mam z nimi problemu. Lecz przeciwnie, w takiej sytuacji nawet będę bronił te osoby. I mimo tego, że Val jest walnięta też, wiadomo, no, sprawa wrażenie walniętej, to ja bardziej jestem po jej stronie niż po stronie tego pojeba, on jest gorszy zdecydowanie od Val. Chociaż no, nie wiadomo co Val zrobi z Lynn. Albo już coś z nią zrobiło. No jest też pytanie, jakie ona akurat ma zamiary wobec niej. To jest bardzo dobre pytanie. Czy on... Może kto wie, może ona... Kurde, może ona tak naprawdę nie chce jej zabijać. Może ona ma dobre zamiary, może ona jest dobra tak naprawdę. Ona... Być może ona chce chronić Lynn. Przed tym chorym pojebem, który no... On jest zły, no tak, on jest zły. No, to już jest potwierdzone dawno, że on jest zły. Ona chce ją zabić, no ale ta Val być może jest dobra. Chociaż no trochę walnięta z drugiej strony, no ale dobra. Nie wiem, kurde. Raczej nie, ale... Wydaje mi się, w najgorszym przypadku mi jest złem, jest najchory pojeb. Dobra, ale okej, mamy zapisywanie tutaj, więc wiecie co, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Myślę, że już będziemy mieli, no, ze 40 minut. Jest taki dobry moment, żeby faktycznie ten odcinek zakończyć.
Kurde. Fajna akcja ogólnie się działa. Działo się sporo, trochę uciekaliśmy. Nie było na stracie zeczki, to mi odpowiada jak najbardziej. No ale okej, to będzie na tyle. Na razie.